Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o państwie z dykty. Zanim jednak trochę pokrytykujemy nasz kraj, zajmijmy się kwestiami z zagranicy. We Włoszech doszło do poważnego incydentu związanego z zakupowaniem sprzętu medycznego. Kilka dni temu, personel jednego z włoskich szpitali w Chiari zauważył, że zaczyna im brakować zaworów do respiratorów. Tego typu respiratory są niezbędne do działania tego urządzenia, a ponadto jest to też sprzęt, który no, w warunkach rynkowych jest niezwykle drogi. Kosztuje około 50 tysięcy złotych za sztukę. Szpital oczywiście zwrócił się do producenta tych zaworów, aby wytworzył ich po prostu więcej, aby dostarczył je do szpitala, sęk jednak w tym, że już teraz firma nie wyrabia z zamówieniami, w związku z tym po prostu nie była w stanie wykonać tej prośby. Z pomocą przyszło jednak dwóch Włochów ze startupu Istinowa, którzy byli gotowi wykorzystać swoją drukarkę 3D do wytworzenia tego typu zaworów. Sen jednak w tym, że aby wytworzyć tego typu. Element urządzenia potrzebowali wzorów, aby no, wiedzieć, co tak naprawdę składają. W związku z tym zwrócili się do oryginalnego producenta z prośbą o udostępnienie wzorów przemysłowych, aby móc wykonać tego typu sprzęt. Jednakże ten odmówił, powołując się na prawo patentowe. Firma zagroziła dwóm młodym inwestorom ogromnym pozwem i zakazała im produkcji tego typu urządzeń. Jednakże ci pozostali niezłamani i zgłosili się po prostu do szpitala, aby ten podał im jeden z zaworów, aby ci metodą wstecznej inżynierii rozpracowali, jak to jest zbudowane. Ostatecznie udało im się wytworzyć tego typu zawory i dostarczyć je do szpitala. Jak się okazało, dzięki wykorzystaniu technologii drukowania w 3D, koszt takiego urządzenia spadł z 50 tysięcy do około złotówki. Wiemy już, że dzięki wytworzeniu tych zaworów dwóch Włochów uratowało w ten sposób około 10 osób. A ilu tak naprawdę ocalili, cóż, dowiemy się prawdopodobnie za kilka tygodni. Wciąż jednak nie wiadomo, jak sprawa się zakończy i czy firma faktycznie będzie rościć sobie dalej o prawa własności intelektualnej, z którymi nagle wyskoczyła. Wiele krajów europejskich zakupuje z kraju środka całą masę testów do wykrywania koronawirusa. Przychodzą w ogromnych transzach, po 800-900 tysięcy sztuk naraz. Kraje, które zamówiły tego typu testy, to m.in. Hiszpania czy Czechy. Problem jednak w tym, że wszystkie kraje, które zamówiły tego typu testy od Chińczyków, informują, że testy są zwyczajnie wadliwe. W obu przywołanych przeze mnie krajach efektywność tych testów to około 20%, innymi słowy 80% z nich zwyczajnie nie działa. Wynika to ze zbyt niskiej czułości tego testu, który nawet u osoby zarażonej koronawirusem i wykazującej symptomy choroby nie wykrywa on wirusa. Prowadzi to do tego, że w sytuacji, gdy mamy niepewność dotyczącą tego typu testu, musimy po prostu przeprowadzić go jeszcze raz, tylko tym razem wykorzystując laboratorium, i tym samym jeszcze bardziej zapychając korek pod tytułem mamy zbyt wielu chorych i zbyt mało laboratoriów. W Ameryce walnęła bomba, tym razem finansowa. Jak wspominałem tydzień temu, Fed ściął ostro stopy procentowe, jednakże za tym, Poszła informacja, że bank centralny Ameryki będzie teraz dodrukowywał pieniądze w nieskończoność, tak aby pokryć najważniejsze zobowiązania kraju. Sęk w tym, że pieniądze te z definicji będą pozbawione wartości i w ostateczności doprowadzą do galopującej wręcz inflacji, która może zarżnąć rynek amerykański, no i tym samym umoczyć resztę świata. Prawda jest taka, że amerykańskie giełdy, rynki finansowe itd., itd. są silnie powiązane, szczególnie z Europą, co przełoży się po prostu na to, że jeśli coś faktycznie tąpnie w Ameryce, to prawdopodobnie odczujemy tego poważne skutki także tutaj w Europie. Innymi słowy, przez te decyzje Fedu możemy spodziewać się, że idzie bardzo, bardzo poważny kryzys. Podobne informacje płyną zresztą z domowego podwórka. Narodowy Bank Polski również ogłosił, że dodrukowuje pieniądze, aby pokryć zobowiązania rządu. Niedawno usłyszeliśmy o tym, że Narodowy Bank Polski dodrukował już około 8 miliardów złotych, aby pokryć koszty chociażby tarcza antykryzysowej ogłoszonej niedawno przez premiera. No i skoro już przy tym jesteśmy, to powiedzmy sobie szczerze, żyjemy w państwie z dykty, jak to powiedziałem na początku. Pomijając, że pomysł z drukowaniem pieniędzy sam w sobie jest bardzo nietrafiony, to należy dostrzec, że rząd podejmuje także inne decyzje na innych polach, które są nawet może bardziej nietrafione niż decyzje naszego Narodowego Banku Polskiego. Na ten przykład dużo słyszy się o wprowadzanym obecnie e-learningu o rozwiązaniach, które miały być w polskim systemie edukacji już od jakichś dobrych 20 lat. Sęk w tym, że wychodzą teraz patologie systemu edukacyjnego. Przeładowane programy, których nie przesiewają już nauczyciele, tylko po prostu wysyłają to, co w programie mają. Problemy z komunikacją z uczniami. Nie mamy systemów informatycznych, które są w stanie, że tak się wyrażę, ogarnąć klasę, która no, może się przecież źle zachowywać na Discordzie, jakimś komunikatorze czy czacie. No i najważniejsza rzecz. W internecie. Nie mamy nauczycieli, którzy byliby do obsługi i nauczania przez internet przygotowani. Oczywiście nie winie tutaj samych nauczycieli, jednakże widzimy ewidentny problem systemowy, którego nie rozwiązało Ministerstwo Edukacji, kiedy, cóż, żyliśmy w spokojniejszych czasach. No ale cóż, teraz coraz więcej tego typu błędów będzie się po prostu w systemie pojawiać. A skoro o nich mowa, niedawno słyszeliśmy bombę na temat aplikacji rządowej do głosowania. Online dla posłów. Sęk w tym, że mogliśmy doświadczyć tego, iż aplikacja pojawiła się w App Store. Tak, aplikacja rządowa w App Store. Jezus Maria, no każdy miał dostęp. No, no super. Pomijając już fakt, że aplikacja pojawiła się w domenie publicznej, no to pojawia się też coraz więcej głosów, że aplikacja jest zwyczajnie niefunkcjonalna. Posłowie narzekają, że nie mogą się zalogować, lub też, że aplikacja zwyczajnie się ścina i nie reaguje na polecania, które jej wydają. Ale to byłby jeszcze pół biedy. Sęk w tym, że aplikacja jest zabezpieczona w sposób delikatnie rzecz ujmując, słaby. Po pierwsze, dane logowania dla posłów były rozsyłane SMS-owo, a nie mailowo, w związku z tym nie ma tutaj mowy o żadnym szyfrowaniu, a wykradanie takiego SMS-a to nie byłby arcy wielki problem dla wprawnego hakera. Po drugie, dane logowania bardzo często mogły wyciekać przez profile polityków, którzy bardzo często udostępniają tam przecież swoje legitymacje, czy to co akurat robią. No i skoro już mówimy o tych legitymacjach, to jest jeszcze trzecia rzecz. Otóż jak się okazało, loginy w tej aplikacji to zwyczajnie poseł plus jego numer. I tak na legitymacjach poselskich są nadrukowane numery tych posłów. Innymi słowy, wprawny haker, który dostrzegłby taką legitymację na zdjęciu na Instagramie, byłby w stanie użyć no cóż, force'a, aby włamać się na konto takiego posła, a następnie sobie głosować na co mu tam dusza zapragnie. Innymi słowy, bezpieczeństwo tej aplikacji można by porównać do cyfrowego Tupolewa. I tak teraz będę nazwał tę aplikację. To jest nasz współczesny cyfrowy Tupolew. Budzi to też pewne wątpliwości dotyczące innych aplikacji wprowadzonych ostatnio przez rząd, takich jak na przykład aplikacja służąca do kontrolowania kwarantanny domowej. Jest to aplikacja, która pozwala śledzić ludzi, którzy no, zostali poddani przymusowej w kwarantannie w domu. Aby potwierdzić, że przebywają w niej, muszą codziennie wysyłać selfiacze na serwery rządowe. Sęk w tym, że znowu nie wiemy, czy aplikacja jest odpowiednio zabezpieczona, i nie wiemy, kto tak naprawdę ma dostęp do tych danych. Jednakże, no, czego się nie zrobi, aby nie ściąć kosztów i nie wysyłać ludzi w teren. No i jeszcze tak na sam koniec, powiedzmy sobie o pewnej decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej tak zwanych zielonych korytarzy, a więc. Punktów granicznych przy zamkniętych krajach europejskich, gdzie swobodnie miałyby się przemieszczać towary i usługi. Sęk w tym, że zamknięcie granic spowodowało ogromne korki na granicach, co utrudnia przerzucanie między państwami no, najważniejszych dóbr konsumpcyjnych, utrudnia zwyczajnie transport. Jednakże Komisja Europejska pragnie wprowadzić jakieś pośrednie rozwiązanie, które pomoże nam sobie w tych trudnych czasach poradzić. Zielone korytarze miałyby być. Punktami granicznymi, przez które mają przejeżdżać wyłącznie ciężarówki, które przerzucają jakieś towary z kraju do kraju. Kontrola takiego pojazdu miałaby nie zajmować dłużej niż 15 minut, no i w ten sposób po prostu udrożnić korki, które się w tej chwili pojawiają. Pytanie, jakie zostaje przy tej sprawie, to tylko to, ile takich punktów zostanie na granicach np. Na Polski i Niemiec wyznaczonych? Prawda jest bowiem taka, że przykładowo, jeśli chodzi o importowanie dóbr z Czech czy Słowacji, nie mamy wielkiej potrzeby, aby ustawiać tam więcej niż jeden punkt. Jednakże z Niemiec płynie do nas znacznie więcej towarów, co oznaczałoby, że potrzebujemy więcej niż jednego zielonego punktu. Nie wiemy jeszcze do końca, jak tę sprawę rozwiąże nasz rząd, w jaki sposób porozumie się z Komisją Europejską. Jednakże rozwiązanie jest wdrażane i miejmy nadzieję, że choć trochę pomoże nam w dostępie do podstawowych towarów i usług w dobie kryzysu. Wielkie dzięki za uwagę. Jak zwykle, widzimy się już za tydzień. Wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zachęcam Was do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Widzimy się już wkrótce.